Zawody jak zawsze dla każdego, bo taki jest Nordic Walking. Mamy różne dystanse, mamy 300 metrów dla dzieciaków do 12 roku życia, będziemy mieli dla nich kijki. Mamy dystans 3,5 km, czyli trasa rekreacyjna. To absolutnie dla każdego, dla seniorów, juniorów, dla tych, którzy chcą dopiero zacząć przygodę z Nordikiem albo pierwszy raz się przejść w zawodach, to jest 3,5 km rekreacja, każdy pokona ten dystans. I mamy 10 km dla tych, co się chcą pościgać. Żeby było fair, będziemy mieli sędziów z Łodzi, także to już będzie porządne ściganie. I taki prawdziwy Nordic, który przełamuje te stereotypy, że to jest aktywność tylko dla seniorów. Jak się zapisywać do zawodów? Zapisy, wchodzicie na stronę nordicmistrzostwa.pl, oczywiście Nordic przez C, czyli nordicmistrzostwa.pl, tam macie link zapisy wśród informacji dla zawodnika, tam się zapisujecie i to jest wszystko właściwie. Będzie oczywiście profesjonalny pomiar czasu, dla każdego startującego będzie medal, nieważne na której pozycji przyjdzie, czy w trasie rekreacyjnej, czy w trasie profesjonalnej, co? No będzie poczęstunek, zjemy coś dobrego, będzie fajna atmosfera, przede wszystkim będziemy dużo mówili o Nordiku, tak żeby jeszcze bardziej popularyzować tą aktywność, która w ostatnim czasie rzeczywiście zdobywa coraz większą popularność. Będziemy mówić o detalach i to jest ważne i o szczegółach, tak? Biuro zawodów startuje o 10 do 11.30 przy amfiteatrze, czyli tutaj niedaleko. Piękna okolica, promenada Niemena, idziemy w Lasek Aniołowski, idealne miejsce do uprawiania Nordic Walking w Częstochowie. No i stamtąd lecimy dalej. Ci, co startują na 10, robią 3 pętle, ci na 3,5 km jedną pętelkę. Warto zaprosić na trening tutaj w soboty, tu się można przygotować do zawodu. Dokładnie tak, tu się można przygotować, soboty, godzina 9, słuchajcie, grupa jak widać zwarta, właśnie prowadzimy rozgrzewkę, potem część główna, tam się solidnie męczymy, na końcu rozciąganie, co najważniejsze, po odbytym treningu, no i czepiamy się szczegółów, tak, czyli uczymy tej techniki Nordic Walking, żeby to nie było zwykłe asfalt trekking, bądź Polish Walking, jak to niektórzy złośliwi mówią, ale dobrze, to będzie Nordic Walking i tego tutaj uczymy. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.